Krzysztof Skok, 29-letni student Uniwersytetu Gdańskiego, od dziecka jeździł na rowerze i marzył, aby zobaczyć olimpiadę. Teraz dzięki wsparciu m.in. Skok Stefczyka połączy pasję i marzenia. 8 kwietnia wyruszył na samotną wyprawę rowerową z Polski do Pekinu. Podróż do Chin zajmie mu 4 miesiące. Będzie jechał przez Litwę, Łotwę, Rosję, Mongolię i Chiny do samego Pekinu, gdzie w sierpniu odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Do tej niełatwej wyprawy przygotowywał się przez cały rok. 4 miesiące jazdy w jedną stronę. 4 miesiące jazdy przez Syberię, przez Ural, gdzie może panować jeszcze zima. Później Mongolia, Chiny, gdzie może być znowuż bardzo gorąco, nawet temperatury do 40 paru stopni dochodzące. Kiedy decyzja o wyprawie do Pekinu już zapadła, Krzysztof rozpoczął intensywne treningi. Jeździł na rowerze, biegał i grał z przyjaciółmi w piłkę. Na 2 tygodnie przed wyprawą pokonywał już po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Trenował niezależnie od pogody, z obciążoną przyczepką i sakwami, aby przyzwyczaić organizm do olbrzymiego wysiłku, jaki go czeka. Przyczepka jest to, będzie, że tak powiem, głównym elementem, miejscem, gdzie będzie najcięższy bagaż. Czyli wiadomo, do najcięższego bagażu zaliczamy przede wszystkim części zapasowe do roweru, ponieważ ich niestety muszę trochę zabrać, ponieważ sklepy na wschodzie są trochę rzadziej, aniżeli w Polsce, jeżeli chodzi o sklepy rowerowe. To samo do przyczepki planuję włożyć namiot, trochę rzeczy. Przyjąłem taką zasadę, że część rzeczy, które na przykład koszulki, których mam kilka, powinny być rozłożone we wszystkich bagażach, żeby w razie utraty z jednej toreb czy worka bagażowego nie stracić wszystkich rzeczy od razu. W linii prostej z Sopotu do Pekinu jest około 12 tysięcy kilometrów. Ile dokładnie trzeba przejechać po drogach i bezdrożach Europy Wschodniej i Azji, dowiemy się, kiedy śmiałkowi z Sopotu uda się dotrzeć do celu. Dziennie planuję pokonywać od 100 do 150 km w zależności od tego, jaki to będzie rejon. Na początku będą to odcinki krótsze, żeby przyzwyczaić organizm do ciągłej jazdy. To będzie gdzieś około 100 km. Później między Moskwą a Irkuckiem planuję jechać po 150 km dziennie. To wynika z tego, że tam może być najzimniej na początku, ponieważ będę przejeżdżał przez Ural, a później dalej będzie bardzo duża monotonia, typu przez tydzień jadę tylko i wyłącznie przez step i nic poza tym nie widzę, a kolejny tydzień mam cały czas las brzozowy i nic poza tym. Wiadomo, taki wyjazd jest bardzo kosztowny, wymaga bardzo dużo wyrzeczeń. Niestety, gdyby nie skok Stefczyka, ta wyprawa raczej nie doszłaby do skutku. W realizację marzeń Krzysztofa włączyło się również miasto Sopot. Na Monte Cassino, skąd młody śmiałek wyruszył w swoją długą podróż, mimo niesprzyjającej pogody stawił się sam prezydent kurortu Jacek Karnowski. Krzysztof ujął go niecodziennym pomysłem i odwagą. Jak stwierdził, jego samego przed takimi podróżami powstrzymują tylko obowiązki. Pomysł jest genialny, no naprawdę fajny i można przeżyć no taki przygodę życia. Krzysztof po drodze nocował będzie pod namiotem albo u życzliwych ludzi spotkanych po drodze. Pierwszą noc spędzi jednak w domu rodzinnym w Dąbrówce Malborskiej.